zobaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia, spraw, abyśmy stali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy napełnione dzisiaj wonią kadzidła będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawić nam Ciebie, który z Tobą żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Jak zaczęły się przygotowania do tego konkursu? Przygotowania to był pomysł przede wszystkim, żeby zaangażować rodziny z Sieradza do tego, żeby pomyślały bardziej o Bożym Narodzeniu, nie tylko o jakiejś komercji, świąt, o prezentach, ale żeby razem usiadły i zaczęły coś robić. No i tak właśnie wymyśliłyśmy tą szopkę. I rzeczywiście ogromna odpowiedź rodzin na to, żeby właśnie te szopki tutaj przynieść, ogromne zaangażowanie. No i jak Państwo sami widzieli, bardzo piękne szopki. Wiele z nich to są szopki rzeczywiście od początku do końca przygotowane przez dzieci, no przy pomocy rodziców. Tak, tak. Przy pomocy rodziców i widać też ogromne zaangażowanie tatusiów, bo światełka w szopkach to już jest robota ojców, ale też figurki i pomysł sam i przejęcie dzieci, żeby ich szopki wygrały, taka walka o to, żeby ich szopki wygrały. Ale też muszą się chyba czegoś dowiedzieć, bo zanim zrobią szopkę, muszą wiedzieć dlaczego i jakie postacie w niej występują. No myślę, że to jest rola też katechezy w szkole, ale też ogromna rola rodziny. I to od razu też widać, że tam, gdzie rodziny są zaangażowane, jakoś tak bardziej religijne, te szopki są jakoś tak, mają większy wyraz wewnętrzny i są piękniejsze. Co tak naprawdę jest ważne w całym tym konkursie? Bo to nie tylko chodzi o to, żeby dzieci pokazały pracę plastyczną tak naprawdę. Głównie chodzi o to, żeby właśnie rodzina razem poświęciła czas na zrobienie czegoś, czyli żeby w końcu rodzice mieli czas dla dzieci, a dzieci żeby doświadczyły takiej miłości rodziców. I też same nagrody, które tak myślałyśmy, żeby dać, wręczyć tym zwycięzcom, to są nagrody rodzinne, bo to są gry, żeby rodzina usiadła razem i zagrała w grę. Łatwo było ocenić? Bardzo trudno. No, tak naprawdę wszystkie szopki no, zasługiwały na jakąś nagrodę, ale no, w końcu musiałyśmy podjąć jakąś decyzję. Także to była bardzo trudna decyzja. W tym roku 25 rodzin odpowiedziało na nasze wezwanie, żeby stanąć w szranki konkursowe. I wszystkie szopki, tutaj chcę powiedzieć, wszystkie szopki są przepiękne. Są zrobione z ogromnym zaangażowaniem i złożonym sercem. Ale niestety musieliśmy wybrać trzy. Według jury najpiękniejsze. A żeby emocje były takie emocje były stopniowane, to będziemy za udział w konkursie wręczali najpierw nagrody, bo wszyscy dostają nagrody. Dla Martyny Chlewicz. Która uzyskała 117 głosów. Także
zapraszamy do rodziny. Bardzo proszę, to jest ciężkie. No i trzecie miejsce za Justynę Wrąbę, za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie rodzinnych szopek Bożonarodzeniowych. Miejsce drugie, dyplom dla rodziny Ciołek, za zajęcie drugiego miejsca w konkursie rodzinnych szopek Bożonarodzeniowych. I w końcu przyszedł czas na miejsce pierwsze. Gromkie brawa dla rodziny państwa Wolskich za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie rodziny szopek Bożonarodzeniowych. Dobrze. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Jak to wyglądało, ta praca przy tej szopce? Na początku musieliśmy zrobić taki jakby szkielet tych zwierząt z masy solnej. Nie, okładaliśmy szkielet masą solną, a szkielet był z folii aluminiowej, żeby to było lekkie. A czy to jest trudne? Tak. Trochę trudne. Trochę trudne było. A które zwierzątko było dla ciebie najtrudniejsze? Ja myślę, że osiołek. On robił osiołka. Ja myślę, że najtrudniejsze był wielbłąd. A skąd w ogóle pomysł, żeby samemu zrobić wszystkie figurki? Nie wiem, tak jakoś. Dobrze, powiedz jeszcze, jak masz na imię? Gabrysia. Antoś. A ty? Marcel.